ma drugie imię twoja żona? Ja Stanisława. Wszyscy byli zaskoczeni jego parsknięciem podczas ślubu, bo przecież dostał takiego rechotu, dostał takiego ataku śmiechu. Kiedy dokładnie był ten ślub, bo ja nie pamiętam. Asia, ciebie on mnie nerwuje momentami. Stop muzyka, stop zabawa, wszyscy do domu. 120 osób. Szaliki. Nie. Polska, Czechy. Oglądaliście mecz podczas własnego wesela? Tak. Pomocy! Moi drodzy, bardzo się cieszę, że jesteście tutaj dzisiaj ze mną razem, bo wiem, że też jesteście bardzo aktywnymi i ogólnie, i zawodowo osobami, więc to, że znaleźliście czas, żeby tutaj po prostu wpaść, no to jestem bardzo wdzięczna. Tym bardziej, że tutaj zawsze rozmawiamy sobie. Nie, no bardzo dawno nie byłem w sklepie z różowymi ciuszkami, wiesz. Jak się tu czujesz? Najważniejsze, chwilowo się zamknął w sobie, jak chodzimy na zakupy, to tak? Musi być kanapa. Jak nie ma kanapy, ja nie wychodzę. Nie chodzimy na zakupy, proszę cię. Czasami chodzimy, jak jest kanapa. U mnie jest dużo kanap i wygodnych fotelików, nie, możesz wkładać zawsze. Do damskiego sklepu z ciuchami, co mam przymierzać biustonosze? Ale udawać, właśnie w tych interesuje? Z bielizną często są kanapy, to chyba a właśnie dla facetów. No, a co? Kanapy i szampan nawet, wiesz? O, to wtedy zakupy są ekstra. Po jakich sklepach chodzicie? Nie chodzimy. Nie pamiętam. Słuchajcie, pierwsze pytanie jest podchwytliwe, to jest pytanie do Marcina. Jesteś gotowy? Nie wiem. Jak ma na drugie imię twoja żona? Ja Stanisława. No nie, teraz już pamięta. Teraz już wie. Pamięta. Nie wiedziałem, byłem nieświadomy w ogóle tego. Jak ty zareagowałeś, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś drugie imię swojej żony i w którym momencie to było? Oplułem się. Opluł się, dostał ataku śmiechu. I na wprost pani z urzędu, żeby było jasne, to było w trakcie przysięgi może. No ja Stanisława... Nie, to było czy ty, Joanno, Stanisławo, tak? Ja jakoś nie tak, pamiętam. No. I było tak, co? Za mało razy jeszcze to robiłem, że zapamiętam, co tam mówię. A, biedactwo. Słuchaj, więcej okazji już nie będziesz miał, my już z Asią o to zadbamy. Tak mi się wydaje. Jak goście odebrali tę twoją reakcję? Czy oni pomyśleli sobie, że ty po prostu jesteś zestresowany i dlatego masz taki atak śmiechu? Jaki zestresowany? Nie, no błagam cię, bo nas było tak na luzie i w ogóle nie było stresu. Naprawdę, zero stresu. Zero stresu. Zero stresu, podeszliśmy do tego... Za drugim razem to już się czegoś nie denerwuje. Była, wiesz, fan impreza. Było super. W twoim przypadku też, Asia, zero jakichś takich emocji. No wiesz, to nie ma znaczenia, czy robisz to pierwszy, czy trzeci, czy piąty raz, ale jednak to jest, wiesz... Szczerze? No. Znaczy, tak. Byliśmy po prostu szczęśliwi, weseli, rozchachani, ale stresu... Założenie naszego ślubu było takie, że to jest... zwieńczenie naszego związku, albo właściwie tego, że chcemy go zaczynać jakoś tak bardzo poważnie, a jednocześnie jesteśmy dojrzałymi ludźmi, wiemy czego chcemy i zaprosimy przyjaciół na imprezę i dzieci. Tak, nie mieliśmy, wiesz, całej tej, przepraszam, w otoczki, przygotowań, w tego przerażenia. Ja dzień wcześniej sobie kupię jakieś ubranie. Jakieś ubrania? Tak. Jakie to było ubranie? Ale chociaż to był garnitur, powiedz. Nie. Nie, no to był garnitur, ale taki letni. Nie, miałem chinosy i marynarkę jakąś. Tak? Jakąś? Nie pamiętam. Jezu, dlaczego mówisz jako? Kolor, kolor. Nie wiem. Nie wierzę. A może miałem garnitur? Miałeś garnitur, miałeś letni garnitur, bo w ogóle drugą część naszej imprezy weselnej byliśmy na bosaka. Nie, zdjęcia, że po to rzeczywiście garnitur, tak. Ale letni, albo... wiesz, żadne krawaty, muszki, w ogóle nic z tych rzeczy, smokingi. Ale jakaś koszula była. Tak, z taką czerwoną plamą widziałem, bo mnie pierwsze co zrobił, to mnie upieprzył komar w szyję. Nie pamiętam tego, tak? Tak, zrobiłem klap i była taka czerwona plama. Mam na zdjęciach, to pamiętam. O Jezu, to chyba nie pamiętam, tylko mam na zdjęciach. Impreza była taka, że mam prawo nie pamiętać za dużo. Dobrze, że są te foty. Nie, impreza była słaba, ale wiesz, też niewiele, bo fotografa też nie mieliśmy. To kto robił te zdjęcia? Goście. Goście. Tak po prostu. Tak, było totalnie na spontanie. Potem był wrzut zdjęć z telefonu i wyszło coś. Piękny album ślubny. Asiu, a jak było z twoją stylizacją? Bo no ja wiem, że ona też nie była taka klasyczna.
delikatnie. Wiesz co, jak tak patrzę, rozglądam się tutaj, to mam ochotę tak naprawdę pierwszy raz w życiu poprzymierzać wszystko, tak, a najbardziej tam. I bym się bardzo chętnie ubrała. Tak. Natomiast tak, żeby przymierzyć i zobaczyć. Natomiast do ślubu kupiłam sobie... A to akurat pamiętam. Ale to też był... Zielona była. Zielona, taka trawa szyfonowa. No, szyfon, tak, dobrze mówię, bardzo przepraszam. Dobrze. Tak, dobrze mówię, bo weszliśmy do sklepu jednego z moich ulubionych z dżinsami i ona tam sobie tak wisiała, wiesz, i ja stwierdziłam... Dobra, byliśmy w Paryżu, pojechaliśmy byliśmy po obrączki. Byliśmy na kongresie, czekaj, Asia, to się jakaś buduje prawdziwy suspens, po prostu podróż do Paryża po obrączki. Nie, na kongres. Nie, no, bez przesady. Był kongres dermatologiczny, poszliśmy tam przy okazji kupić obrączki. Na ten shopping z kanapami, wiesz. No tak, no bo tak, wiesz, tak jak on mówił o tych kanapach w sklepach z bielizną, tak sobie myślałam, chyba nie w Polsce to się odbywa. No jednak chyba... Nie. Czyli Paryż, super, świetnie, że się zdradziłeś. Ulubione miejsce zakupowe, Asia Ambroziak razem z Marcinem. Paryż. Nie. Nie, no sorry, no znaczy, nie. Jest... No to gdzie? Jest super, jest super fajnie, ale to nie było planowane po prostu, no łaziliśmy, myśmy tak? Łaziliśmy nigdy w życiu nie pojechali specjalnie do jakiegoś miejsca, żeby zrobić shopping. Aha. Tylko na kongresy. No przy okazji, kongresy, jak jesteśmy, połazić no to... po mieście, wiesz, poszwendać się, a tak przy okazji. Ona ma tam swoje ulubione ulice, ja robię w charakterze wieszaka. Czyli tu potrzymasz kurtkę, tu Tak, wytrę kanapę gdzieś po sklepach. Dobra, wracając do tej sukienki. Pół roku wcześniej wchodzisz do sklepu z dżinsami, kupujesz zieloną sukienkę z myślą o ślubie, czy po prostu ją kupiłaś, bo ci się podobała? Nie, z myślą o ślubie. Nie, to ale absolutnie... jak można kupić, Asia, zieloną sukienkę z myślą o ślubie, no proszę? Bo, no bo wesele było w ogrodzie. Na trawie. Ale co, postanowiłeś zrobić za drzewo? No, nie, ona po prostu... To jakie drzewo. Nie, ona po prostu idealnie pasowała, bo była... Zielona jak trawa! Zielona jak trawa. Ale właśnie nie bałaś się, że znikniesz? Nie zniknęłam. Nie, bo były też białe kanapy, wiesz, na tej trawie. Wiesz, w ogrodzie były białe kanapy, białe takie, ponieważ bo obawialiśmy się o pogodę, gdyż dzień przed naszym weselem lało i dzień po naszym weselu też lało. Tak? Tak. Lało, po prostu było oberwanie chmury. Jedyny dzień, kiedy nie lało, to było nasze wesele. I zapobiegawczo były postawione takie, wiesz, białe namioty, białe kanapy, wszystko było na biało. Tak, bo myśmy wtedy mieszkali trochę na wsi, mieliśmy bardzo duży ogród. Postanowiliśmy zamiast wynajmować jakąś salę, robić napompowaną imprezę, to postawiliśmy scenę, kanapy tu i ówdzie na trawie, takie stały sobie, takie jak tylko trochę większe. I takie, jak się mówi, taki na catering. Budki takie. No namiociki takie. Namiociki. Czy od początku to było takie wasze marzenie, żeby wasz ślub odbył się w plenerze? Wiesz co, myśmy chcieli chyba tak nie... Myśmy chcieli nie normalnie. Robić nic zobowiązującego. Czy twoi goście, czy wasi goście byli zaskoczeni jednak tym twoim wyborem sukni ślubnej? Że ona jest... Wiesz co, nie. Wydaje mi się, że ta zielona do ogrodu, ona była idealnie pasowała. Ja się w niej świetnie czułam. Mhm. Do ślubu cywilnego poszłam, miałam jeszcze jedną, welcome, dobrze. Ale myślę, że to też cię rozczaruje, bardzo. Fioletowa? Nie, taka łososiowa. A co ty pokazujesz, Aladyna? Rybę. Ale jaką rybę? Łososia. No taka była łososiowa i... I ona była w ogóle nieprzemyślana, ona była po prostu wyjęta z szafy. A przy wyborze tej sukni kierowałaś się czym? Jak wybierałaś z tej szafy? Tak, wiesz, no wstajesz rano i mam dzisiaj nastrój. To. Oh my god. Ty jesteś niesamowita. Bardzo cię przepraszam. Nie, za co ty mnie przepraszasz? Za to jedno wielkie rozczarowanie. Nie, w zasadzie to przygotowania jest... do ślubu. Słucham, 2 lata się czeka na coś tam, nie. Rok się czeka na coś tam, robi się różne kroki, jeden po drugim. No to ludzie też tak lubią. Wedding Dream TV to znane i lubiane serie. Premiery wyjątkowych programów, niepublikowane dotychczas materiały z planu i zupełnie nowe odcinki. Godziny porad, wzruszeń i rozrywki dla każdej kobiety.
to jedyna taka platforma. Bądź ze mną. Przełącz się na weddingdream.tv. Dobra, to wróćmy sobie do tego, jak wyglądało to Wasze wesele. Zorganizowaliście je w domu, we własnym ogrodzie. Mhm. No i dlaczego tak? Bo chcieliśmy tak normalnie. Znaczy... Trochę nam się nie chciało mieć sztywnego wesela i tych dziwnych zwyczajów, które niekoniecznie nam się podobają, jak chodzimy na wesela. Bo my po prostu zrobiliśmy z wielką przyjemnością imprezę przyjęcie dla przyjaciół, znajomych i rodziny. Bo się lubimy bawić. czyli pomimo tego, że nie było zbyt wiele osób, czy ilu było gości? Nie, 120? Na weselu było 120 osób. No to co wy mówicie o małej uroczystości? No tak duży ogród mieliśmy. No i tak zginęli osób? W tym ogrodzie, nie? Jakoś tak, się w... Bo na wsi mieszkaliśmy. Dobrze, czyli 120 osób i rozumiem, że impreza była po prostu do rana. Czy były też poprawiny na jeszcze kolejny dzień? Nie, to nie, nie, nie. Poprawiny nie. To znaczy, że wychodzą i wracają? Nie, to znaczy, to tak, że dalej serwujesz jedzonko i alko, pomimo tego, że jest kolejny dzień. Nie, no gdzieś koło 12 poszli. Następnego dnia. No. Tak. Tak. Czyli tak. Mieliście już takie śniadanko wspólne. No oni się jakoś sami ogarniali. Ktoś znalazł jacuzzi w ogrodzie, więc tam też były rozmaite kąpiele poranne. O, no tak, no rano trzeba zadbać o higienę, kontakt z wodą. Wskazane, prawda? Tak. Nie, więc wiesz co, myśmy, było kameralnie na samym ślubie, bo sobie wymyśliliśmy, że pojedziemy tylko z dziećmi, co i tak nam się nie udało, bo... Za mięsem, tak. I tak nam się nie udało, bo znajomi niektórzy dotarli, mimo że nie informowaliśmy. Więc najbliższa rodzina była, dzieciaki. Kilkoro przyjaciół. Czyli potem... to był ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tak. Zamiastnym. Dlaczego zamiastnym? No, bo to co to jakoś... jest za historia? No bo... Wymyśliliśmy, że się pobierzemy. Tak, więc poszliśmy najbliżej, mieszkaliśmy tam... Nie, wcześniej sprawdzaliśmy, chcieliśmy, bo to zaczynały się te czasy, że można było i w plenerze. Historia, że po prostu ludzie czekają rok, dostaną nie termin ma terminów. I wchodzimy w Konstancinie do pani w urzędzie i pani mówi przepraszającym tonem, taka, że, wiesz, taka, u nas nie załadnie. Bardzo przepraszam, bo... Przed remontem są, w związku z tym są wolne terminy, a my się pytamy, no to ekstra właśnie tego szukamy, ten i ten dzień, no to super, mamy te. A ona mi tak, tylko wiecie państwo, tam za mięsnym u nas jest. Za mięsnym, bo my przed remontem jesteśmy. I w takim sensie... Chodzi o faktyczną lokalizację, że... Tak. Aha. Bo sklep mięsny jest zaraz za rogiem, bo są ta sala z Urzędu Stanu. Jesteśmy cudownie. Cudownie. Czyli wchodząc po prostu na własny ślub, mogliście jeszcze sobie... Obok kiełbasek. Dokładnie. Paróweczka, śniadanko. Tak jest. I przez nikt na głodniaka nie będzie brał ślubu. Obiecywał. No właśnie. Bo to mogłoby się nie liczyć. Tak, no właśnie. Jeszcze człowiek powiedział coś, co nie powiedział Stanisława. Czy tylko Marcin był zaskoczony twoim drugim imieniem, czy wszyscy... którzy byli z wami wiesz co, nie, wszyscy ślubu. Byli zaskoczeni jego parsknięciem podczas ślubu, bo przecież dostał takiego rechotu, dostał takiego ataku śmiechu, że wiesz, że wszyscy parsknęli. Więc moje drugie imię było atrakcją ze ślubu. Nie jestem pewien, czy tatuś też pamiętał, że ty jesteś Stanisława. Nie, no proszę cię, tatuś do mnie Staśka mówił całe dzieciństwo, okay. Więc absolutnie. Kto ci nadał to imię? Rodzice. Mama, tata bardziej? Kto tam jest bardziej winny? Wiesz co, chyba... Nie, chyba tak wspólnie, bo ja mam brata starszego i... Na drugie ma Rudolf. Co twoi rodzice oglądali, powiem ci? Nie, mamy po dziadkach, więc mój brat ma imię po dziadku, ojcu mojego taty, a ja mam imię po babci, mamie mojej mamy. Czyli po prostu to jest taka tradycja. Tak, rodzinnie, taka tradycja, bo nasz najmłodszy syn ma Adam po moim tacie, czyli też po dziadku. A najstarszy Zygmunt? Po też dziadku. Dziadku. Tak. Czyli kontynuujecie tą tradycję? Tylko teraz macie fajniejsze imiona. Myślisz? Ale Stanisława nie jest źle, no tak po prostu byłem zaskoczony. Co ci ze Staśką chodzi? Nie, no, Staśka jest fajna. Fajna, zwłaszcza, że teraz jest taka ogromna moda na właśnie powrót do takich staropolskich imion dla dzieciaków, więc w ogóle teraz wiesz, nawet znaczy, małe Staśki myślę, że mój brat latają. Ma bardziej przechlapane z Rudolfem. No, Rudolf super czerwononosy. Nie, Rudolf fajnie.
No dobrze. Mi się bardziej z Valentino kojarzy. O, no, czyli jednak te zakupy w Paryżu to... jednak coś. Bez szacha. Powiedzcie mi, kto się zajął organizacją tego waszego ślubu? Jak to? Wesela. Pomidor. Asia, tak? Pomidor. Rozumiem. Czyli ty nic, Marcin? Nie. Wpadłeś tam bardziej w roli gościa? Nie, no tam... Nie, no przyszedł. Gościa, co przyszedł, przysięgał tak, przy okazji. No, odegrałem istotną rolę w tym weselu. Znaczy bez ciebie to by się nie udało. Dziękuję. Dobrze, czyli Asiu, ty skorzystałeś z czyjejś pomocy, czy w ogóle a sama? Przepraszam, a kto zorganizował artystów? My. Aha, my. A jak to byli artyści? To było Studio Bufo, Szafa Gra. Świetni artyści, którzy śpiewają stare przeboje, przebierają się za lata 70. wykonawców. Super. Karel Gott, Anna Wondraczkowa, robią to w taki sposób, nie wiem, czy dalej robią takie show. Ale zadziałało to. Nie, no błagam cię, była taka impreza. Scena, podświetlenie, goście się bawili, bo wszyscy znają te stare hity. Ekstra. Dobra, a co jeszcze z tej oprawy muzycznej mieście załatwione? Oprócz tych występów mieście co, po prostu DJ-a? Nie, DJ-a potem. Był DJ, tak. I ten DJ w ogóle nie chciał przyjść, bo mówił, nie, ja na wesele nie przychodzę, bo wie pan, około pierwszej, drugiej, najdalej drugiej, przychodzi jakiś nagrzany gość, mówi, nie, to jest ta muzyka nie bardzo, puść moją. Ja mówię, nie, goście tak, kulturalni, u nas nie absolutnie. Nie. Mój przyjaciel Adaś, nie powiem kto, o drugiej nocy mówi, że czekaj, ta muzyka to... Ale w top! No, było. Tak, tak. Nie, więc mieliśmy Bufo, Szafa Gra, rewelacyjni, tak. A potem mieliśmy DJ-a. Mhm. I mieliśmy przerwę. Znaczy, naprawdę, słuchaj, mieliśmy... To nawet można było... Aha, nie, ty, bo to pamiętasz, kiedy to było? Chciałem powiedzieć, że można było odtworzyć, kiedy dokładnie był te śluby, nie pamiętam. Asia, ciebie on nie denerwuje momentami? Powiedz mi. Nie, bo to... Bo wiesz jaka jest... Bo to, no właśnie bo to nie było wiem, Mistrzostwa Marcin. Europy, odbywały się w piłkę Euro 2012. W Polsce. 16 czerwca, tego finał. Dnia... Nie, finał. Znaczy, jak... Nie, no był no, dostaliśmy na Polski. Czechów. Słuchaj, więc uwaga, godzina 20, bo to chyba był mecz... A kto kupił szaliczki? My. Ja. Na wszystko my to jest Marcina robota, widzę tutaj. Asia, ale ty tak dużo zrobiłaś, że nie musisz się podpinać pod te szaliki, naprawdę. Dobra. Zrobiliśmy przerwę. Stop muzyka, stop zabawa. Wszyscy Włączyliśmy telewizory, wszyscy do domu. 120 osób. Szaliki. Nie. Polska-Czechy. Oglądaliście mecz podczas własnego wesela? Tak, była przerwa w weselu. Nie znaczy, dostaliśmy prezentu od reprezentacji, nie, bardzo mi przykro. Mogą to nadrobić zawsze jakoś, nie wiem. Mam nadzieję. Taki apel delikatny, żeby się... Był jeden Czech wśród gości. Myślałem, że się to źle do niego skończy. Czekajcie, ale jaki był wynik? Bo ja słabo w tym... Nie no, ty, proszę cię, w wyniku nie pamiętam, natomiast no przegraliśmy. Czechy wygrały i ten nasz Józef tak siedział taki biedny. Bo nie mógł się ucieszyć, nie? Jak miał trochę Polaków się cieszył, siebie. Ale... Wewnątrz. Introwertycznie. Taki był troszeczkę wyciszony. Zassał się. mieliśmy przerwę dwugodzinną, tak? No dobra, ale słuchajcie, ja potrafię na przykład zrozumieć, że faceci chętnie po prostu przy okazji zabawy zrobili sobie przerwę na meczyk, ale co dziewczyny robiły w tym czasie? Nie, no błagam cię. To nie był meczyk. To było... Ja nie jestem w ogóle fanem piłki nożnej. Kompletnie. Nie oglądamy w domu żadnego sportu. Się brzydzę tym, ale... Ale to był mecz reprezentacji Polski w czasie mistrzostw. To znaczy, że kobiety muszą to oglądać, tak? Absolutnie, sprawa była najwyższej rangi. Darłyśmy się tam w ogóle, wiesz, o! Ona kiedyś była zresztą ze mną na tym meczu, na stadionie. Tak? I była fala, i było gardło bolące od krzyczenia. Mhm. Wszystko, tylko kibic potem, na maksa. Tylko potem po przerwie. Ale o co chodzi, że to nie w to pokrzyczała, słuchaj, krzyczała mnie w tym momencie, co trzeba, wiesz? O nie! Wiesz, takie groźne spojrzenia. To teraz trochę się cofniemy w czasie. Które w czasie? Do momentu twojej młodości. Chciałoby się rzec, ale nie. Przed wojną? Nie, tak będziemy się powoli cofać, stopniowo. Bo ja widzę, że ty aż płaczysz tutaj z wrażenia, sentymentalnie naprawdę. O. Nie, za dużo wody wypiłem rano i teraz puszczam porami. Marcin, zaręczyny. To jest typowo męska chwila.
to jest ten moment, kocham cię, wyjdziesz za mnie? O, pewnie naprawdę to. Naprawdę powiedziałeś? Wielokrotnie. O, tak. Żeby się nie utrwaliło. Ile razy się zaręczyłeś? A w ogóle w życiu? Nie, z Asią. Nie, inne zaręczyny mnie nie interesują. Porozmawiajmy tu, żeby została taka miła atmosfera o tych z Asią. Bo ja słyszałam, że to nie był raz. Bo mnie się jak się rozczulałem, to coś oświadczałem, no. Ale które zaręczyny są te takie... Rozczulałem się raz w miesiącu. Te takie, nie wiem, te takie, które są istotne, częściej. Które się liczą pierwszy raz, kiedy się... Kiedy podczas tego oświadczania się stresowałeś się, co ona odpowie? No, bo rozumiem, myślisz, że potem... się stresował? Potem miałeś pewność, że już mówiła tak, ale nie miałeś takiej nutki niepewności na początku? Może za pierwszym razem to było? Nie pamiętam. Asia, weź go sztruchnij teraz. No nie, no jak nie. Ja też nie pamiętam. Ojejku, no się czepiasz. Zebrało mi się na czułości i się tak? oświadczałem, no, za każdym razem. Ja mi kolana bolą, więc nie klękałem. Dobra, kiedy był pierścionek? Nie było klękania. Kiedy był pierścionek? Ile było pierścionków? No jeden, ale porządny. Jeden, ale porządny. No i to są oświadczyny. No to, że ty tam ten się, wiesz, migdaliłeś potem, to nie... Ten kolega, co drugiej do tego DJ-a, to mawia, że jak srać, to w obie nogawki naraz. Pomocy! Weźcie ich stąd. Nie, słuchajcie, ja tu naprawdę już super różne rzeczy przeszłam. Leci mi coś z oka, kochanie? Tak, kotku, no ty... Zruszyłem. Chciałbyś się oświadczyć? I tak, jak miałeś ten pierścionek, to co? Ciężkie życie. No, klęczałeś? Nie. Nie wiem, tylko jest zajebisty czas. Chcesz? Chcesz? Podoba ci się? Chcesz? A Asia? Bo jestem srokiem. Może biorę go. Ale bez ciebie, kochanie, w pakiecie. Do czego ty mi, skoro mam już ten piękny pierścień? Zawsze mógłby być następny. Znowu jak się rozczuli. No tak ma. Wiem, że to jest też jakaś taka dosyć zabawna historia o waszym poznaniu. A o którym mówisz? Co? Zacznijmy od tego pierwszego, takiego pierwszego, którego nie pamiętacie, a potem przejdźmy do tego drugiego, co pamiętacie je. Może, znaczy, mam nadzieję. Wiesz co, my się znaliśmy 10 lat przed tym, jak się bliżej poznaliśmy. Raczej byliśmy znajomi. Tak. W sensie spotykaliście się po prostu jako lekarze na kongresach. Zawodowo się spotykaliśmy w różnie, ale tak. Dopiero 10 lat później obydwoje chyba równocześnie dostaliśmy patelnią w łeb, bo to tak się trochę zachowywaliśmy, co? Już nie powiem romantycznie, amorek, strzała. Ale też chyba wasza sytuacja życiowa trochę pomogła, tak? Że byliście już po prostu po związkach. Nie byliście. Nie byliśmy. Czyli jednak patelnia. 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 Dobrze, super, nie było tego pytania. Zamknąłeś się w sobie. Co takiego się stało, że po prostu nagle po 10 latach zobaczyłaś Marcina? Mówisz, nie no. Patelnia. Ten i żaden inny. No co on takiego zrobił? Co się wydarzyło? Nie wiem, no jakby musiało coś się zmienić. Świetny wykład mi zrobił. Doskonały. Na temat sprzętu medycznego. Cudowny. A potem zszedł ze sceny, ja tak siedziałam w pierwszym rzędzie i patrzyłam na niego i podziwiałam. Mądrze gada, mądrze. Mhm. Zszedł na dół, otworzył laptopa, dał mi słuchawkę jedną, mówi, masz. Tak, a do tej pory było pani. Mhm. Tak, ale co? No film obejrzymy. Vicky Cristina Barcelona i cały następny wykład kolejnego doktora. Romantico. Oglądaliśmy film. I Vicky Cristina Barcelona was połączyła. Wiesz co, ona ujął mnie tym. Główny bohater był pilotem. No. Tak? Nie pamiętam. Nie pamiętasz filmu? Ona zapomina filmy, nie mam siły do niej, naprawdę. Ale to jest fajne, bo może oglądać piąty raz. Dokładnie. I mówię, o, ciekawy. Ciekawe kino. Dziękuję, że mi je pokazałeś. No i dobra, i ten film, i co potem? Uroki Bydgoszczy. To wszystko się działo w Bydgoszczy. Wieczorem. Miasto Bydgoszcz. Tak, ono jest takie żywe, romantyczne, porywające. Pełne uniesień to miasto jest? Tego wieczora tak. Czyli możemy sobie, słuchajcie, podsumować, jakby ta sytuacja, jak już połączyła się poznaliście. Połączyła ich Vicky Cristina NL Bydgoszcz. Jakby wasz związek bardzo szybko się narodził, co? To było takie i już. Patelnia. No tak. Mówię ci.
Jedno z drugim dostało patelnią w łeb. I poczuliście, że już jesteście od tego momentu nierozerwalni, czy jeszcze tak trochę każdy żył swoim życiem? No kochanie, jak to było? Pomidor. Słuchaj, ty nie jesteś tu w warzywniaku, kurde, żeby robić zamówienie. No, proszę bardzo. Wróciłeś do Warszawy i co? I myślałeś cały czas, kurde, ta Aśka, no. Serce mi pika jak klapa od śmietnika. Jezus, Jezu. Asia, chciałam cię zapytać, jak to jest po prostu być w związku 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, ale ja ci powiem, że nie wiem. Nawet nie wiem, co mogłabyś mi powiedzieć nie przekonującego, wiem. Że to jest cool. Fantastycznie. Jest super? Fantastycznie. Nie zamieniłabyś tego na nic innego. Stanisława. To Wojciech. Wy jesteście parą, której chyba po prostu już nic więcej nie trzeba, co? Czy jest taka rzecz, która by sprawiła, że bylibyście, nie wiem, jeszcze szczęśliwsi? Święty spokój. Bardziej spełnieni. Święty spokój nam teraz jest bardzo potrzebny, ale to jest tylko życzenie czasowe. Tak, chyba tak, nie potrafimy chyba byśmy się w świętym spokoju. Zaczęli nudzić strasznie. Czyli jesteście w pędzie, który kochacie, ale od którego od czasu do czasu chcielibyście odpocząć. Tak. Bardzo ładnie to ujęłaś. No to słuchajcie, to tak już na koniec, to życzę wam tego świętego spokoju, który tak naprawdę wykorzystacie w taki sposób, jak wam w duszy zagra. Troszeczkę nie przesadzaj. Uważaj, o co prosisz, więc tak wiesz. Nie no wiesz, ale to może być nadal zwiedzanie Winnic, także życzę wam naprawdę czegoś bardzo przyjemnego. Albo nurkowanie, albo nie wiem, żebyście zgubili telefon. No coś takiego, co sprawi, że będziecie mieli chwilę dla siebie, jakiegoś takiego, nie wiem, oderwania od rzeczywistości. Chwilę, żeby... Wiesz co, sobotnie spotkania z przyjaciółmi. O! Wpadasz w sobotę? No jasne. No. U nas są najlepsze ryby w mieście. No, ja tam lubię rybkę, więc ten łosoś mnie przekonał. Rybka. Rybka, tak. No dobrze, moi drodzy, to wszystkiego dobrego i cudownego spotkania dla nas w sobotę. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Cudownie. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.